Na podwórku na szczęście straszniejszej tragedii nie ma. Ale niestety jarzyny wszystkie niestety poszły. Straszny muł. Nie wiem, że przejdę tędy. U sąsiadki się drzewo złamało. Tu już zaczyna wysychać. W rzece wygląda to tak. Oberwało trochę brzeg, zmieniło się troszeczkę kryto rzeki. Niżej nie schodzę, bo jest strasznie ślisko. Ale pokażę wam, co się stało na zakręcie rzeki, tak można powiedzieć, na łuku. Bo już byłem tutaj, widać po śladach, obadać teren. Nie wiem, czy coś tu w ogóle już urośnie. Tam, gdzie najładniejsze, oczywiście tam stoi woda. A to i tak jeszcze nie jest nic, bo ma dalej padać. Za 2 godziny około przewidują znowu burzę jakąś. Tylko tym razem do rana. Nie wiem, mam nadzieję, że kurde nie będzie powtórki z rozrywki. Bo co się stało w ciągu 2 godzin, a co się może stać w ciągu 4, to nie chcę myśleć. A co dopiero w ciągu więcej. Patrzcie. Brakuje 3 metrów brzegu. Wszystko poszło. Woda szła tam na wprost, uderzała tutaj w ten brzeg, odbijała się. Ewentualnie jeszcze się przelewało górą, no ale drążyło i 3 metry brzegu po prostu poszło. A co najciekawsze, zobaczcie sobie tu, to wszystko tutaj 2 metry od krawędzi już zaczynało ściągać. A ważne, że tu były drzewa, hamowało, wszystko poszło. Jeszcze ze 2 takie powodzie, to tutaj będzie na wprost, przejdzie wszystko w tamtą stronę. Zmieni się koryto rzeki na wprost. Przerąbane. Uderzało tam u mnie trochę, ale jakimś cudem właśnie na szczęście u mnie nie oberwało nic, a oberwało wszystko to tu. Ogólnie tu chodzi o to, że ta powódź to była taka, można powiedzieć, błyskawiczna, bo to kurde była chwila, moment po prostu. Patrz, jakie tam drzewo przeniosło. Przerąbane. To kurde nie było tam, to było kawałek dobry dalej. Normalnie zatrzymało się na drzewach. Taki kawał kloka. Ojej. To nie będzie lało tak mocno, no to powinno to wszystko spływać. Chyba że zrobił się jakieś zatory. Jeszcze jakieś górą porzeczki, jeszcze jakieś będą. Przynajmniej górą. By się krzaki nie położyły. Stare drzewo, no ale... Tutaj tak za bardzo nie znać, że była woda. Tak. Nie leży trawa, bo po prostu woda nie ciągła i nie położyła ją, tylko wybiło ze studzienek w górę wszystko. U mnie na podwórku na szczęście też nie ma tragedii. Jest trochę tego mułu. Ale tragedii nie ma. Taka właśnie jest sytuacja. Ojeju. Za? Tylko gdzie niegdzie powalona trawa, a tak to za bardzo to nie widać. Tu ewentualnie, kurde, spłynęła cała droga. Na pewno będą te studzienki odpływały, jak są jakieś pozatykane. No wiem, wiem. A tak to nie widać za bardzo nic. Tutaj do domów się do tamtego domu się nalało. Tutaj normalnie nalało się do domu. Domu tu woda była. Na szczęście nie widać, że coś tutaj wylała rzeka za bardzo. U sąsiadów też na szczęście dużo mułu nie ma. U sąsiadki też zalane wszystko, u nas na szczęście mniej. Tutaj przez całe stajanko się woda przelała. Całe stajanko. Przerąbane. Ojej. Chodź, idziemy. No i cóż, chyba się znów zaczyna.